Marcin, bieg na rzecz dzieci chorych na nowotwory. Ciebie do takich akcji namawiać, widzę, nie trzeba. No nie trzeba. Jeżeli można pomóc, powiedz, w szczytnym celu, można to zrobić z rodziną, bo jestem razem z Jurką. No to ja zawsze chętnie uczestniczę w takich akcjach. Mam nadzieję, że będę miał dalszą możliwość w nich uczestniczenia. Niecałe 2 km jak się biegło? No jestem na urlopie, także wcale nie było lekko. Natomiast jestem zadowolony z Julki, bo jej naprawdę dobrze poszło, fajnie biegała i daliśmy radę, i to jest najważniejsze. Dobra, zostawiamy bieg. Jesteś zadowolony też z innego powodu. Wracasz do Plus Ligi. Dokładnie. Banimex będzie w następnym roku występował w Plus Lidze. Ja tam zostaję, także kolejny sezon na najwyższym szczeblu w Polsce. Jest się z czego cieszyć. Mam nadzieję, że z wyniku też się będzie można cieszyć. Trochę spędziłeś czasu w tej pierwszej lidze, odkąd odszedłeś z Olsztyna. Słuch, kto Cię śledził, ten wiedział, gdzie grasz, ale słuch o Tobie mógł trochę zaginąć, bo pierwsza liga to zupełnie inna bajka. Straszna różnica, straszna odskocznia? Na pewno sportowa przepaść jest, nie ma co ukrywać, że również organizacyjna. Natomiast, tak jak mówię, no wracam do Plus Ligi. Przez te 2 lata też nabrałem świeżego spojrzenia na coś innego i wracam jakby z czystą głową i to jest ważne. Liga poszerzona, dzięki temu wchodzicie do Plus Ligi. Masz jakieś obawy odnośnie tego, co będzie w przyszłym sezonie? Bo zawsze są obawy odnośnie tych Beniaminków, chociaż wasz skład w tej pierwszej lidze był naprawdę bardzo mocny. Czy mam obawy? Obawy zawsze są, bo mimo wszystko jest to powrót, a powroty nie zawsze są udane, jak wiadomo. Natomiast sportowo się nie boję. Mam nadzieję, że klub zdoła to wszystko poogarniać organizacyjnie, bo klub jest dobrze zorganizowany, że dadzą radę, a nam pozostanie tylko gra i walka na parkiecie. Patrząc na... śledziłeś pewnie Plus Ligę w tym sezonie. Miałeś wrażenie, że nie bylibyście gorsi od kilku zespołów? Ja nie myślę w ten sposób. Nie staram się tego tak porównywać. Graliśmy z zespołami Plus Ligi sparingi, graliśmy mecze pucharowe, udawało nam się te mecze wygrywać. A czy bylibyśmy na słabych, słabsi? Nie myślałem o tym w ten sposób. Dobra, jaki plan na wakacje? Przede wszystkim posiedzieć trochę z moimi dziewczynami, pobawić się z nimi i spędzić z nimi jak najwięcej czasu. Później być może.